Dzień dobry Państwu, Rafał Polacz, Tygodnik Wałbrzyski. To jest program Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych, a dzisiaj gości ci u nas dostatek. Na początek Mirek Kowalik, muzyk, kompozytor, autor tekstów, producent muzyczny, który zgodnie z obietnicą przywiózł dzisiaj do Wałbrzycha górali z zespołu Jazgot. Górali, którzy w Wałbrzychu zagrają o godzinie 19 w hotelu Maria swój materiał z najnowszej płyty Święta z Jazgotem. Dzień dobry Mirku. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam Rafale. Słowo dotrzymałeś. Zatrzymaliśmy słowa wspólnie, bo to nie tylko ja, ale też i górale. Chłopaki przyjechali z Zakopanego specjalnie, żeby zagrać. Co będzie można usłyszeć na tym koncercie? Jeżeli ktoś nie wie, to dzisiaj o godzinie 19 hotel Maria. Można jeszcze kupić bilety nawet przed koncertem w samym hotelu Maria, więc jeśli ktoś nas ogląda przed tą godziną, zachęcamy, bo warto. Co będzie można usłyszeć w Marii? Będzie to materiał z naszej najnowszej płyty Święta z Jazgotem, płyta świąteczna. Są to częściowo kolędy, częściowo pastorałki, a częściowo pieśni świąteczne, pieśni takie o nas samych, refleksyjne. Trochę pieśni góralskich, trochę pieśni bałkańskich, węgierskich, rumuńskich. Także będzie ciekawy koncert, nietypowy jak tutaj dla naszych regionów. Zamierzacie wyjść spoza tych sztywnego spisu utworów płyty? Tak. Na pewno, znaczy zagramy większość tych utworów, które są na płycie, ale też pojawią się nowe utwory, które w różnych aranżacjach pierwszy raz usłyszymy. Śpiewamy je pewno na co dzień, tylko trochę inaczej brzmią. Po raz kolejny, bo zespół Jazgot mogliśmy już usłyszeć w Wałbrzychu prawie w całości podczas poprzedniego koncertu, No, dwa koncerty. Jeden w Wałbrzychu, drugi w Szczawie Zdroju. Tak. Łatwo się gra góralom z Podhala muzykę dla górali z niższych gór z Dolnego Śląska? Ja myślę, że to nie ma chyba znaczenia, bo tam, gdzie jest odbiorca, gdzie są ludzie, którym się podoba muzyka, podoba się takie granie, które oni proponują, no to myślę, że wszędzie im się będzie dobrze grać. Czy to będzie Podhale, czy to będzie Wałbrzych, czy to będzie inna miejscowość, to chyba nie ma znaczenia. To ludzie, to słuchacze, to oni decydują o tym, czy nam się dobrze gra, czy góralom się dobrze gra, czy ceprom. A jak się gra w Wałbrzychu? To nie jest łatwe miasto na koncerty. To znaczy, wiesz, no ja w Wałbrzychu często gram dosyć często, bo i z zespołem raz, dwa, trzy i z chłopakami już też mi się zdarzyło grać koncerty. No też zespół Tabasco Club, który też będzie grać w Wałbrzychu, tego z kolei w kościele 6 grudnia będą grać w kościele na Białym Kamieniu. 6 stycznia. Przepraszam, 6 stycznia, tak. To taka miesiąc różnicy, tak, teraz zauważyłem. Tak, święta były udane. Czy łatwo? To są fajne koncerty. To są bardzo fajne koncerty. Fajnie się gra. Nie mogę powiedzieć, że być może czasami trudno jest zebrać ludzi na koncert. To jest jedyny może problem. Ale jak przyjdą, naprawdę jest fajnie. Naprawdę jest fajnie i nie mogę powiedzieć, że gra się źle, czy gra się trudno. Nieprawda. A nie masz większej tremy, grając, w cudzysłowie mówiąc, dla swoich? Wiesz co? No może mam większą trochę tremę. Właściwie to wydawało mi się, że jestem pozbawiony tremy, ale jednak grając w własnym mieście dla znajomych, dla przyjaciół, jednak ta trema jest trochę większa. Trochę jest szansa, że razem z zespołem Jazgot pojawicie się jeszcze w naszych okolicach w przyszłym roku? No oczywiście, że jest szansa, tym bardziej, że pracujemy nad płytą akustyczną, folkową. Prace już się rozpoczęły, a do studia będziemy wchodzić wiosną. I będzie to płyta różniąca się od tego, co do tej pory zrobiliśmy, bo będzie to płyta typowo jazgotowa, bo wcześniej Góry w Sercu to był Jan Trubunia-Tutka zespołem Jazgot, a tutaj już mamy, Jan Trubunia-Tutka jest członkiem zespołu Jazgot, czyli Jazgot to jest zespół, który o wiele wcześniej powstał niż pomysł mój i Janka na płytę. Czyli to jest jakby ich już wspólna produkcja z moim udziałem i teraz to, co się wydarzy dalej, to też będzie wspólna nasza produkcja jako zespół Jazgot. Też rytmy jazgotowe, ale z elementami góralskimi? No też, ale to będzie taka troszeczkę nietypowa w tym już układzie płyta, bo to jakby cały czas jest praca nad tym, co tak naprawdę się wydarzy. Oni na co dzień grają troszeczkę żwawi, troszeczkę, to dzisiaj będzie, słuchaj, zresztą na koncercie, troszeczkę odważniej. To jest nietypowe, bo aż się nie chce wierzyć, że tak można grać. Ja będąc kontrabasistą czy pseudokontrabasistą uważam, że
czegoś takiego nie spotkałem jeszcze. Jak widzę, jak Robert Czech, który gra na kontrabasie, oczywiście dzisiaj gościnnie z nimi pogram, ale na płycie gra Robert. No to jest tak niesamowite, to jest taka ekspresja i to jest taka technika, której nie jestem w stanie pokonać. Nie poradziłbym sobie z taką techniką grania. Tam po prostu musi płynąć w góralska krew. No to musi płynąć góralska krew, to musi być ta energia, ten upór i to słychać. Drodzy Państwo, to był Mirek Kowalik. My raz jeszcze zachęcamy, jeżeli ktoś może, polecam, godzina 19, Hotel Maria, koncert świąteczny zespołu Jazgot z gościnnym udziałem Mirka Kowalika, a za chwilę już na gorącym krześle kolejny gość, kolejny muzyk, tym razem, jak to się mówi, spod samiutkich tater. Pozdrawiam serdecznie. Obok mnie Jan Trybunia-Tutka, zespół Jazgot. Witamy w Wałbrzychu. Witajcie. Jak się czujesz w niższych górach? Ja tutaj czuję się bardzo dobrze, bo nie jestem już pierwszy raz. Jest to mój kolejny przyjazd tutaj, kolejny koncert. Jest naprawdę fajnie. Dzisiaj zagracie w Hotelu Maria piosenki między innymi ze świątecznej płyty Święta z Jazgotem. Tak. Jak świętują górale? A górale kochają święta. Oczywiście święta wiążą się z tradycją też. Jest dużo różnych zwyczajów. Właściwie już to wszystko zaczyna się. To świętowanie jakby w adwencie już się zaczyna, ten okres oczekiwania. Na przykład od 13 odlicza się kolejny dzień, wyznacza na przykład pogodę, która będzie w następnym roku. Także każdy dzień wyznacza pogodę na styczeń, luty, tak, 13, jaka będzie w styczniu, 14, w lutym i tak dalej. Oczywiście jest kolędowanie, wspólne śpiewanie przy stole wigilijnym, ubieranie choinki. No myślę, że trochę podobnie jak u Was. Trochę podobnie jak u nas, ale... Ale choinkę zawsze ubiera się w Wigilię, nie wcześniej. Tak? U nas... Chyba zależy od rodzin, ale w większości też. Zawsze poranne ubieranie choinki, tak. Wigilia to też taka tradycja. Był w tym roku śnieg? Tak. Jest biało. Nie ma go dużo, ale jest biało. To zazdrościmy. U nas było bardzo deficytowo z tym towarem. Czy takie góralskie śpiewanie kolęd, śpiewanie pastorałek, to coś naturalnego? Z czego wzięła się tak naprawdę ta płyta? Właśnie. Te kolędy są autorskie. Powiedziałbym pieśni świąteczne. Na przykład teksty pisał Mirek Kowalik, większość tekstów. One są tłumaczone na gwarę. Oczywiście wszyscy śpiewamy gwarą, bo jest to nasz pierwszy język. Dopiero drugim językiem jest język literacki. I dlatego wszystkie śpiewamy gwarą góralską. Oczywiście jest to naturalne dla nas i dlatego tak robimy. No jest to autorska płyta z pieśniami świątecznymi. Jakby pierwszy raz nagraliśmy płytę z autorskimi pieśniami świątecznymi. No, ale to są takie zabiegi, jeżeli chodzi, na przykład patrzymy na muzyków w zachodniej Europie, to jest taki standard. Raz na parę lat wydaje się piosenkę z piosenkami świątecznymi, z kolędami. To jest dobrze widziane marketingowo. No u nas jest trochę inaczej. No właśnie. Bo nie wydajemy raz na jakiś czas, tylko pierwsza płyta zespołu Jazgot to jest właśnie płyta kolędowa. Tak, bo to już jest płyta, że tak powiem, Jazgotu pełną gębą. Tak. Poprzedni wspólny projekt, czyli Góry w sercu, Mirek Kowalik, Jan Trybunia-Tutka i członkowie zespołu Jazgot. Tak. To było taka jeszcze strzywanka, jak to powiem tak, w cudzysłowie. Tam współtowarzyszyli. Oczywiście ten projekt cały czas jest aktualny, Góry w sercu. Oczywiście gramy te piosenki i tak dalej. Ale przedtem ci wszyscy ludzie byli ze mną, z Janem Trybunią i Mirkiem Kowalikiem, bo oczywiście są jeszcze inni goście, no nie? Oczywiście. Żenia Bilik, Marcin Pospieszalski, oczywiście. Tomasz Sanchez. No a teraz jednak trzon zespołu Jazgot tworzą cztery osoby. Andrzej Polok, Andrzej Jarząbek-Fiś, Robert Czech, no i ja, Jasiek Trybunia. I właśnie jesteśmy razem teraz, no nie? I ci wszyscy ludzie, którzy się gościnnie pojawiają, właśnie są z Jazgotem. A nie Jazgot z nimi, prawda? Tak. Mirek zdradził, że już w planach takich bardzo realnych kolejna autorska płyta Jazgota. Tak,
Będzie to... Już nie świąteczna. Nie, będzie to płyta akustyczna, chociaż tak do końca nie wiemy, w którą stronę jeszcze uderzymy, bo dopiero zaczynamy tworzyć jakby budować ten materiał, który pojawi się na tej płycie jazgotowej. Dzisiaj Was usłyszymy w klimacie świątecznym. Kończąc naszą rozmowę, chciałem się zapytać, czy którąś z tych pieśni znajdujących się na tej płycie śpiewaliście podczas tegorocznej Wigilii albo tych świąt? Tak, bo moja Zosia na przykład, która ma 2,5 roku, bardzo lubi kołysankę. Polecamy kołysankę? Musimy to śpiewać cały czas. A usłyszymy dzisiaj w Łobrzychu? Nie, ponieważ nie ma Hani Trebuni, która właśnie na płycie śpiewa ten utwór. To szkoda, więc drodzy Państwo, dzisiaj na żywo się nie uda, ale polecamy, warto znaleźć krążek cały czas do kupienia, chociażby w salonach Empiku, chociażby na stronach internetowych i w sklepach internetowych. Polecam, bo warto nie tylko na święta, ale także na ten poświąteczny czas, bo to jest takie fajne, spokojne, choć góralskie zatrzymanie. Dziękuję bardzo. Jan Trybunia Tutka z zespołu Jazgot. Bardzo mi miło, dziękuję. Był dzisiejszym Panu, gościem Dnia Telewizji Wałbrzych, a za chwilę na tym krześle Andrzej Fisia-Żąbek, również z Jazgotu. Dziękuję. Dziękuję. Witam ponownie, Rafał Palacz, Tygodnik Wałbrzyski. Andrzej Jarząbek, zwany Fisiem z zespołu Jazgot, kolejny gość w studiu telewizji Wałbrzych. Witam, dzień dobry, witam Państwa, dzień dobry. Skąd ta ksywka Fiś? Aj, tu by długo było można opowiadać, ale generalnie tak jest przyjęte, że fisiowanie to jest odskok od jakiejś normalności i ta ksywa właśnie była do mnie przyklejona przez niejakie pomysły muzyczne i stąd się wzięła. Czy instrument, na którym grasz, wziął Ci się z tradycji, z tego regionu, w którym mieszkasz, z Poronina, czy też to była typowo szkoła muzyczna? Z tymi szkołami to różnie wychodziło. No, generalnie my, członkowie zespołu Jazgot, że tak powiem, jesteśmy samoukami. To się wzięło stąd, że u nas kultywuje się mocno muzykę, tradycję i ta szkoła muzyczna do końca nie jest nikomu do szczęścia potrzebna. Oczywiście w kwestiach technicznych tam to pomaga, ale tak wychodzi generalnie, że cały warsztat nas muzyczny jest oparty na takim, jakby to ładnie powiedzieć, jest to oparte nie szkołą muzyczną, tylko takim bardziej łapaniem smaków w tej muzyce. Zresztą cała muzyka folkowa na tym polega, że uczucie się, ojca, od smaki, dziadka, nie? Od wujka? Jak to jest? No u mnie w domu była taka też jakaś tam kolejność, powiedzmy mama grała na akordeonie, takie rzeczy, ale jakoś ja tutaj w swojej rodzinie nie miałem jakichś członków rodziny wybitnie muzykujących, tak jak ja się tam powiedzmy. Ale myślę, że to granie się wzięło właśnie przez kultywowanie w domu tej tradycji, tego śpiewanie, granie, to była taka norma. Zawsze generalnie ludzie u nas starali się swój czas umilać muzyką, śpiewem i stąd takie właśnie. Stąd się. A pamiętasz pierwsze kroki? Pamiętam, ja nawet do szkoły muzycznej byłem wysłany przez rodziców. Ale niestety szybko skończyłem tą karierę. Miałem za krótkie palce do tego, żeby grać na skrzypcach w szkole. A w praktyce wyszło? Bardziej właśnie słuchowo się wydawało, że to nie przeszkadza. I kontynuowaliśmy taką zabawę z tą muzyką. I się udało, bo rzeczywiście nie tylko jak się Was słucha, ale także jak się na Was patrzy, jak gracie, to tam w tej muzyce jest po prostu Wasz wielki kawał serca. Dziękuję. Jak to się robi? To samo wychodzi. To jest dar od Boga. Mi się wydaje, to jest dar od Boga. My na to i tak wpływu nie mamy. Dobrze, że jest to odbierane w taki sposób, że widać to serce, w które wkładamy w tą muzykę, że to ma taki ciąg, że ludzie to odbierają naprawdę w ciepły, dobry sposób. No i stąd myślę też ta płyta świąteczna cała, ten projekt, bo tutaj Mirek jako pomysłodawca dał nam parę tekstów, ja miałem okazję do niektórych z tych tekstów dołożyć muzykę, a nie było to trudne, bo generalnie od Mirka
te teksty, które dostałem, to one same śpiewały swoją zawartością i no, fajnie się zdało, że mogliśmy tworzyć taki projekt, właśnie tą świąteczną płytę, bo uważam, że dużo właśnie z tego grania zawdzięczamy Bogu i, no i fajnie jest, że możemy. Która pieśń z tej płyty jest twoją ulubioną? Haj, to jest takie dość szeroko, musiałbym teraz to jakoś ująć, ale no, świetnymi pieśniami są takie jak Najlepsza Nowina, która jest naprawdę radosną pieśnią, która Próg Świadomości, gdzie Andrzej zaśpiewał, uważam idealnie, też daje do myślenia. To dużo jest klimatów, ja dlatego uważam, że ta płyta jest fajna, bo ona jest różna. Tutaj nie ma takiego, nie jest jednostajna, to prawda. Tutaj nie ma takiego jakby przesycenia naszej gwary, że tak powiem, w sensie muzycznym. Tylko staramy się łapać takie różne charaktery. No, brzmienie Jazgotu tutaj jest zawdzięczamy członkom tego zespołu, czyli Andrzej na przykład Polak, który jest fenomenalnym skrzypkiem i w muzyce góralskiej, typowo naszej tradycyjnej, jest moim zdaniem takim godnym następcą Władysława Trebuni-Tutki. Gdzie na przykład Robert, który jest tutaj na cymbałach, na kontrabasie, jest znowu innym fenomenem takim. Józek Dorulla gra teraz z nami na akordeonie, muszę powiedzieć, będzie na koncercie. On na płycie nie grał, ale naprawdę dużo wnosi, świetny chłopak. No i całe to towarzystwo nasze, że tak powiem, tak jak teraz z nami będzie koncert grał Tomas Sanchez, który też wnosi takiego trochę meksykańskiego polotu w tym wszystkim. To jest dużo światów na płycie Grażenia z Szymkiem Bobrowskim na trąbach. Oni też wprowadzają zupełnie inny klimat, także ta płyta naprawdę jest różna, ale ma bardzo fajny przekaz i ja polecam oczywiście. A my polecamy nie tylko płyty, ale i dzisiejszy koncert. Tam na żywo będzie można usłyszeć Andrzeja Żąbka i cały zespół Jazgot z gościnnym udziałem Mirka Kowalika. A ja dziękuję za wizytę w studio i już zapraszam na kolejny koncert w przyszłym roku. Zapraszamy oczywiście Państwa na koncert i będziemy się starać tutaj częściej przebywać, bo jest naprawdę świetnie u Was. A my trzymamy w takim razie za słowo i najlepszego na rok 2012 dla całego zespołu. Dziękuję bardzo i tak samo dla Państwa życzenia. Dziękujemy bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.